W Lubinie po raz pierwszy odbędzie się lotny festiwal piwa. Rozpocznie się 10 sierpnia i potrwa do niedzieli. Od godziny 16 w piątek startujemy do 22, sobota od 12 do 22, niedziela od 12 do 20. Impreza zapowiada się naprawdę interesująco. I przede wszystkim biesiada, muzyka, piwo i jedzenie. Wszystko co najważniejsze, co najbardziej istotne w tym i żeby się dobrze bawić. Festiwal, który odbędzie się już w najbliższy weekend, to okazja do zapoznania się z procesem ważenia piwa domowym sposobem. 12 browarów, które będą serwowały swoje najlepsze wyroby rzemieślnicze, czyli bardzo, bardzo duży wybór piwa różnego rodzaju. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na miłośników piwa będą czekały różnego rodzaju złociste trunki, ale nie tylko. Konkurs wiedzy na temat piw rzemieślniczych, także sporo takiego dodatkowego kontentu, informacji. Myślę, że każdy może rozpocząć taką swoją przygodę z piwem, takiego małego birgika zacząć. Trzydniowa impreza odbędzie się w lubińskim rynku. Oprócz licznych rzemieślniczych browarów na festiwalu pojawią się także food trucki z jedzeniem z całego świata. Wszystko odbędzie się przy dobrej muzyce.